10 najlepszych filmów historycznych. Dziś materiał poświęcony filmom historycznym, w związku z tym, że często realizuję różne materiały na światowej historii i dorzucam tam tytuły filmów, które zostały zrealizowane na podstawie danych wydarzeń. To tutaj postanowiłem zrealizować całą dziesiątkę takich filmów, które warto obejrzeć. A towarzyszy mi koleżanka z Drama TV, gdzie serdecznie Was zapraszam. Apollo 13, czyli amerykański film katastroficzny z 1995 roku opisujący lot misji Apollo 13 na Księżyc. Misja Apollo 13 to trzecia misja programu Apollo z planowanym lądowaniem ludzi na powierzchni Księżyca. Eksplozja zbiornika z tenem w module serwisowym nie tylko uniemożliwiła lądowanie na Księżycu, ale także spowodowała rozpoczęcie walki o życie załogi. Pomimo trudności spowodowanych niedoborem energii elektrycznej i wynikających z tego licznych konsekwencji, ciasnoty oraz kłopotów związanych z usuwaniem dwutlenku węgla i braku wody pitnej, 17 kwietnia 1970 roku załoga szczęśliwie wróciła na Ziemię. W obsadzie zobaczymy takie gwiazdy jak Tom Hanks i Ed Harris. Chłopiec w pasiastej piżamie. Amerykańsko-brytyjski film z 2008 roku. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Mark Herman. Film jest adaptacją książki Johna Boyne pod tym samym tytułem, wydanej w 2006 roku. Akcja filmu umieszczona jest w czasach II wojny światowej. Ośmioletni Bruno wraz z rodzicami i starszą siostrą mieszka w Berlinie. Pewnego dnia jego ojciec zostaje mianowany komendantem obozu zagłady i cała rodzina przeprowadza się na wieś. W nowym miejscu zamieszkania Bruno nie ma żadnych kolegów i całymi dniami się nudzi. Podczas odkrywania okolicy Bruno, poznaje ośmioletniego Żyda Szmula, który jest więźniem obozu zagłady. Między chłopcami zawiązuje się szczególna nić porozumienia. Nie przeszkadzają im różnice społeczne, ideologiczne ani drut kolczasty, który ich dzieli. Film pokazuje życie obozowe z perspektywy małego dziecka, które nie wszystko rozumie. Brave Heart, czyli waleczne serce dramat historyczny produkcji amerykańskiej z 1995 roku w reżyserii Mela Gibsona opowiadający o przywódcy szkockiego powstania przeciwko rządom Anglii Williamie Wallace. Pod koniec XIII wieku król Szkocji umiera, nie zostawiwszy po sobie potomka, a tym samym następcy tronu. Władzę nad krajem przejmują Anglicy, Szkocja dostaje się pod panowanie angielskiego króla Edwarda I. Przejęcie władzy odbywa się w wyjątkowo krwawych okolicznościach. Jednym ze świadków gwałtów i morderstw jest kilkunastoletni chłopak William Wallis. Po latach spędzonych pod opieką stryja, dorosły William wraca do rodzinnej wioski. Jedną z pierwszych osób, które spotyka jest Muron, przyjaciółka z lat dzieciństwa. Dawne uczucie przeradza się w wielką i szczerą miłość. Aby uniknąć hańbiącego prawa pierwszej nocy, młodzi biorą ślub w tajemnicy, nawet przed najbliższymi. Nie zapobiega to nieszczęściu, któregoś dnia jeden z angielskich żołnierzy usiłuje zgwałcić Muron. W obronie własnej dziewczyna zadaje mu kilka ran za co zostaje publicznie stracona. Prywatny gniew przeradza się w ogólnokrajowe powstanie. Fakt w filmie jest trochę niedociągnięć historycznych, ale mimo wszystko produkcja godna uwagi. Jack Strong polski akcent, polski dreszczowiec polityczny w reżyserii Władysława Pasikowskiego, którego premiera odbyła się 7 lutego 2014 roku. Film jest oparty na wydarzeniach autentycznych związanych z postacią Ryszarda Kuklińskiego. Film opowiada właśnie o Ryszardzie Kuklińskim, oficerze ludowego wojska polskiego, zastępcy szefa zarządu operacyjnego sztabu generalnego wojska polskiego w czasach PRL-u, który w roku 72 nawiązał tajną współpracę z CIA, zyskując pseudonim Jack Strong. Od tego momentu życie jego, jego rodziny jest zagrożone, a jeden nieostrożny ruch może doprowadzić do dekonspiracji i tragedii. Ryszard Jerzy Kukliński faktycznie działał jako agent wywiadu Amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego. Jest postacią na tyle istotną, że administracja prezydenta Clintona stanęła na stanowisku, że sprzeciwi się przystąpieniu Polski do NATO, dopóki pułkownik Kukliński nie zostanie oczyszczony z zarzutów w Polsce. Dunkierka Amerykańsko-brytyjsko-francusko-holenderski film wojenny w reżyserii Christophera Nolana, którego premiera miała miejsce 13 lipca 2017 roku w Londynie, sam reżyser określa swoje dzieło jako historię przetrwania. Film opowiada o operacji Dynamo, która została przeprowadzona w dniach od 26 maja do 4 czerwca 1940 roku. Była to ewakuacja brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego w wojsk francuskich i belgijskich z Dunkierki do Wielkiej Brytanii. Film przedstawia historię z trzech przeplatających się perspektyw: lądu, morza i powietrza. Każda z nich prezentuje wydarzenia rozgrywające się w innych ramach czasowych. Pierwsza przedstawia trwającą tydzień historię uciekającej przed niemieckimi wojskami piechoty. Druga ukazuje wydarzenia rozgrywające się w ciągu jednego dnia na cywilnym statku, który wyruszył na pomoc żołnierzom, a ostatnia opowiada trwającą jedynie godzinę historię pilotów-myśliwców Spitfire, którzy ubezpieczają uciekających z Dunkierki żołnierzy. Dunkierka otrzymała bardzo pozytywne recenzje od krytyków i zdobyła trzy Oscary za montaż dźwięk oraz montaż dźwięku. Zarobiła 527,3 miliona dolarów amerykańskich przy budżecie wynoszącym 100 milionów. Według stanu na 21 kwietnia 2018 roku. Monachium. Amerykański film fabularny w reżyserii Stevena Spielberga historia izraelskiej grupy specjalnej, która po zamachu terrorystycznym na izraelskich sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium otrzymała zadanie zabicia grupy kluczowych działaczy palestyńskiej siatki terrorystycznej Czarny Wrzesień. Opowiadałem o tym na kanale Światowa Historia. Palestyńscy terroryści zorganizowali wielki zamach terrorystyczny na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. W odpowiedzi Izrael przygotował kilku agentów specjalnych, aby wyeliminowali najważniejszych terrorystów na świecie. Była to akcja źródło miłości czy też gniew Boży? Lista Schindlera Amerykański dramat wojenny z 1993 roku powstały na podstawie książki. Film oparty jest na faktach i opowiada o wydarzeniach z czasów II wojny światowej, których głównym bohaterem jest Oskar Schindler, niemiecki przemysłowiec, który uratował ponad tysiąc Żydów. Oskar Schindler, niemiecki przedsiębiorca, przyjeżdża do okupowanego Krakowa i tam zakłada fabrykę emaliowanych naczyń. Darmową siłę roboczą stanowią okoliczni Żydzi zmuszani do pracy przez niemieckich okupantów. Majątek Schindlera powiększa się, a on sam zyskuje poklask i szacunek w Krakowie, szczególnie u niemieckich oficerów. Pogarsza się natomiast sytuacja Żydów. Schindler, widząc ten dramat, postanawia uratować Żydów od zagłady, wykupując ludzi uznanych za nieprzydatnych do pracy jako pracowników do swojej fabryki. Ostatni król Szkocji. Brytyjski film z 2006 roku ukazujący dyktaturę Idiego Amina w Ugandzie. Krwawe wydarzenia towarzyszące jego rządom przedstawione są z punktu widzenia fikcyjnej postaci osobistego lekarza Amina, Szkota Nicolasa Garrigana. Forrest Whitaker, odtwarzający w filmie rolę tytułowego bohatera, otrzymał za swoją rolę Oscara. Film jest naprawdę bardzo mocny i dobry, a historię Idi Amina opowiadałem na kanale Światowa Historia i wielu widzom przypadła do gustu, także ten film też na pewno Wam się spodoba. Czas mroku. Brytyjski dramat wojenny z 2017 roku w reżyserii Joe Wrighta. Film ten ukazuje pierwsze dni pracy nowego premiera Wielkiej Brytanii Winston'a Churchill'a po wejściu armii III Rzeszy na terytorium Francji. W momencie pokonania przez Niemców Francji i grożeniu przez nich atakiem na Anglię doszło do tarcia na brytyjskich szczeblach władzy. Manewrując między politycznymi rywalami Churchill musi dokonać ostatecznej decyzji. Negocjować z Hitlerem i ocalić naród brytyjski przed przerażającymi skutkami wojny, albo wezwać lud do walki, narażając na niespotykane dotąd niebezpieczeństwo. W 2018 roku film Czas Mroku został nominowany do Oscara w sześciu kategoriach: za najlepszy film, najlepsze zdjęcia, najlepszą charakteryzację, najlepszą pierwszoplanową rolę męską, najlepszą scenografię oraz najlepsze kostiumy, co przełożyło się na dwie wygrane statuetki: za najlepszą charakteryzację i najlepszą pierwszoplanową rolę męską dla Garego Oldmana. Pianista, dramat wojenny z 2002 roku w reżyserii Romana Polańskiego, wyprodukowany w koprodukcji francusko-niemiecko-polsko-brytyjskiej. Film jest adaptacją autobiografii pianisty i kompozytora żydowskiego pochodzenia Władysława Szpilmana. Przetrwał on II wojnę światową, najpierw przebywając w getcie warszawskim, a w trakcie jego likwidacji ukrywając się po aryjskiej stronie Warszawy dzięki pomocy polskich przyjaciół. Natomiast po upadku Powstania Warszawskiego znajdując schronienie u kapitana Wehrmachtu Wilma Penista zdobył szereg nagród i wyróżnień, m.in. Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu filmowym w Cannes, trzy Oscary oraz 7 Cezarów. Film odniósł również sukces komercyjny. Przy budżecie 35 milionów dolarów zarobił na całym świecie ponad 120 milionów dolarów. Film jest tak naprawdę mieszanką biograficzną Szpilmana i Polańskiego. Główna fabuła dotyczy właśnie Szpilmana, ale Polański dodał swoje akcenty biograficzne, na przykład scena uratowania chłopca przez jednego z Niemców, który mówi do niego: Tylko nie biegnij. W rzeczywistości to fakt z życia Polańskiego, który też żył w okupowanej Polsce. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, i zajrzyjcie koniecznie na Drama TV i Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć.